Ten konkurs to być może wasz pierwszy krok do kariery w Hollywood, stwierdził na spotkaniu z autorami TikTokowych filmików o segregacji odpadów wiceprezydent Roman Rynkowski. Do konkursu wpłynęło dużo propozycji, ale w kinowej sali podczas ogłoszenia wyników zaprezentowano tylko kilkanaście z nich. Młodych ludzi do stworzenia własnych TikTokowych filmów o segregacji odpadów komunalnych zachęcił ratusz, ogłaszając konkurs i zapowiadając atrakcyjne nagrody. Ich pula wyniosła łącznie 5000 zł, zatem było o co powalczyć. Laureaci konkursu to na czwartym miejscu Kacper Ludkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4, któremu w pracy nad filmem jako operator telefonu i montażysta pomagał kolega Krzysztof Pawłowski. Nagroda to 500 zł. Czy wiesz, że średnio każdy Polak produkuje rocznie około 358 kg odpadów? 27% z nich trafia do recyklingu, 14% do produkcji kompostu, 20% wypalana z odzyskiem energii, a 39% trafia na wysypiska. To od nas zależy, jak wyglądają te statystyki. Na miejscu trzecim z nagrodą dwukrotnie wyższą, czyli równą 1000 zł, znalazł się Łukasz Wojtusiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach. Posłuchaj, sprawa ważna dla ciebie, naszej gminy, dla Polski, całego świata. Połączmy razem siły, wziąć w garść już trzeba się. Drugie miejsce na podium zajęła właściwie cała klasa. Czwarta E ze Szkoły Podstawowej nr 10. Grupie rezolutnych dzieciaków przypadła nagroda w wysokości 1500 zł. Miejsce pierwsze zajęła Agnieszka Cieślukowska, uczennica trzeciego liceum ogólnokształcącego w Suwałkach. Przyszedł pomysł na film, a ponieważ już kiedyś robiłam takie rzeczy, to postanowiłam, że znowu zrobię coś takiego. No i co? Zajął długo, bo około 10 godzin. Nie miałam jeszcze statywu, więc musiałam użyć kartonu, żeby podstawić telefon, ale chociaż było ekologicznie. Potem jeszcze pomagała mi siostra z tym ostatnim fragmentem. No i nie wiem, czuję się fajnie, bo nie myślałam, że będę w stanie zająć pierwsze miejsce. Suwałki przez wiele lat pokazują nam to, że bycie eko jest tego warte. I choć to, co wam przedstawiam, to tylko animacja, te rzeczy dzieją się naprawdę. Segregacja nie jest nikim trudnym. Każdy z nas potrafi zrobić coś lepszego dla świata, zajmując bardzo krótko chwilę. Tu mój krok w dobrą stronę. Mieszkańcy, pamiętajcie, pogodne Suwałki segregują. Gratulując laureatom, wiceprezydent Suwałk zachęcał ich do kontynuowania zabawy z filmem. Zapowiedział też kolejne konkursy filmowe, w tym jeden postulowany przez telewizję Suwałki. Nie wiem, czy wszyscy z was wiedzą, a jeżeli wiedzą, to pamiętają o tym, że w naszym mieście urodził się Andrzej Wajda i że mamy festiwal filmowy. To, co tutaj stworzyliście jako takie krótkie formy w bardzo ważnym temacie dotyczącym segregacji odpadów, być może po tym sukcesie dzisiejszym przełoży się na coś innego. Bo myślimy o tym, żeby przy festiwalu filmowym Wajda na Nowo był też taki konkurs skierowany do młodych ludzi, ale nie tylko, tych najmłodszych w waszym wieku, filmów amatorskich. Dzisiaj nie trzeba mieć jakiegoś sprzętu bardzo specjalistycznego, żeby taki film stworzyć i chcielibyśmy też na przyszłość, oprócz tego konkursu, który pewnie będzie kontynuowany w latach kolejnych, zaprosić też was, młodych ludzi, młodych mieszkańców naszego miasta, do tego, żeby rywalizować w trochę już szerszym obszarze filmów amatorskich
i żeby to, co dzisiaj, tak jak pan naczelnik powiedział, no dzisiaj będzie wasza premiera waszych filmów, przełożyło się może kiedyś na to, że będziemy oglądać wasze dłuższe formy, może już fabularne, no i będziemy z was dumni. Wszystkie dzieła młodych filmowców można obejrzeć, wpisując na TikToku hasło #pogodne suwałki segregują.